Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Kolejna paczka Defix Protect, bardzo leciutka. Więc podejrzewam tutaj mikrofibry. Zobaczymy, co jest grane, czym tym razem. Z tego, co do mnie osoba pisała o Defixa, nie wiem, nie pamiętam kto, ale serdecznie pozdrawiam, to mają być też nowości. No zobacz, patrz jak zapakowane. Można, można. Dobra, to kładziemy tu. Będzie powłokana felgi grafenowa. Chyba, że mi się tak wydaje tylko. Nie, coś tu jest. Mikrofibry do powłok. Zajebiste mistrzostwo. Znamy temat. Breloki, kurde. Taki gadżecik, a jednak cieszy. Mikrofibry znamy. Zajebiste. Naprawdę, to w ogóle bez dwóch zdań. Breloki. Proszę, jakie ładne. Gumowe, aż otworzy. No, pyk. Co my tu mamy? Proszę. Wszystko gumiaste, delikatne, fajne. Do kluczy może być, pewnie, że tak. Okej. Kółeczka. Ja będę zainteresowany tymi kółeczkami, są solidne. Odkładamy. Znamy, zajebiste. Tak, mikrofibry wszystkie znamy, są zajebiste. Niebieskie. Mystic Blue, też zajebiste. Ogólnie mikrofibry znamy i wszystkie gwarantuję, że są spoko, naprawdę. Chyba, że tych nie miałem. Kurczę, możliwe, że ich nie miałem. Będziemy badać. Mogłem nie mieć, ale już czuję, że do docierania pas będą wypasione. Okej. Mikrofibry. Albo miałem. Ciężko mi powiedzieć. Teraz tak, co my tu mamy? Szczoteczka. Znamy temat. Bardzo fajna. Szczoteczka. O, tu zdejmujemy rękawiczki. Do skóry zdecydowanie nie. Wow, pierwszy raz. Czaisz bazę? Pierwszy raz, ale wtopa. Ja, ale wtopa, długopisy, poszło wszystko. Ale jazda. Przepraszam, no. O, no te siki zajebiście, żonie się to spodoba. Przepraszam, no, nie chciałem, no. Dobra. No te siki, to się przyda na pewno. Tu już żona będzie zadowolona. Długopisy. I co my tu mamy? I tu też szczotka. No to mamy trzy różne twardości. Twarda. I tu jest najbardziej miękko moim zdaniem, że, więc tę bym wziął do skóry. Tą może jeszcze też, ale to jest chyba kwestia długości włosia. Dokładnie. I stąd ta twardość. Tak jest. A ta to jest szorstka. Ta to będzie do tapicerki. Tu może tak, tapicera welurowa, tu tą szczotą jak może ten alkantara, a tu skórka. Tak to widzę, oczywiście w dotyku, nie? Żeby nie było. Co ja zrobię? Położę karton tu i będę powoli wyjmował. Co my tu mamy? Scrap pad. O, ale jaki? Ale dziwny. Ale ciekawy. O, będziemy badać. Nie jest to agresywny skrapat. Z tej strony tu tak. Tu jest szorstko, tu jest mocno. Jakość wykonania, oczywiście petardziocha. Ciekawy temat, będziemy badać. Kolejna rzecz, co my tu ma... Pady, zajebiście. O, patrz. O, mikrofibrowy. Na gąbeczce. No dokładnie. Trafiłem od razu. Od razu trafiłem. Tylko dotknąłem, żem sam. Super. Tu mamy finiszowy. Już będziemy dotykać. Jak na finisz. Taki twardawy skórkowany. Będzie chyba pod Dual Action. Chociaż może to nie jest... Kurde, no ciekawe. No,
I powiem Ci tak, jak na finisz twardy, otwartokomórkowy, może być ciekawie, stożkowy, lubię stożkowe pady. I tutaj bardziej na Dual Action. Kolejny, zielony, czyli pośredni. Tak, czuć, że jest pośredni, że jest... Co tu w nim jest? Czuć to, tak. I ten się bardziej poddaje, taki jest, nie jest tak sprężysty. Też otwartokomórkowy. Dobra. Kolejny i tu mamy cię. Ni stąd, ni zowąd. O, ta, aż taki piankowy. I też otwarta komóra. No ten to już jest sztywniak. Więc patrząc na twardości, rzeczywiście, tak jak jest opisane, i tutaj bardziej chyba w Dual Action bym uderzał. Kolejny Scrub Me. Co my... ręka... Ale... No i tu może być dobrze. Strasznie sztywna. Bardzo sztywna. Ale wypasiona. O, panie. Tu będzie moc czyszczenia. Już czuję tak. Tu będzie uderzenie takie, jak powinno być. Czyli co robimy? Zakładamy ją na palucha. I paluch nie wejdzie. Za mały na mojego. To będzie do wieszania. Myślałem, że może na palucha. To będzie pewnie do suszenia. Nie wiem. Chyba, że na palucha. Nie wiem, jak to przewidzieli. No tutaj moc czyszczenia będzie zajebista, bo już czuję po tych włoskach. Zajebista sprawa to będzie. I w środku ten materiał jest taki sztuczny, twardy, sztywny, taki nieprzyjemny, bym powiedział. Więc tutaj nie można powiedzieć, że to będzie coś delikatnego. Moim zdaniem będzie robić mega robotę. No ciekawe sprawy. Może być fajnie. Co my tu mamy? Wilgi jakiś, kurczę. Czyli powłoka pewnie. Tak, 30 ml. Sprawdzimy, oczywiście. Powłoka do felk nie otwieram. Nie otwieram. Otwierane będzie dopiero, jak będzie aplikacja. I tu mamy małe pady. O, fajnie. Czyli malutkie, ale tu mamy sztyry. I tam też mamy sztyry zresztą. No tak. Mamy tu i futerko gdzieś mamy. Jest. Małe futerko. Małe futerko. Kurczę, małe futerko, mała mikrofibra. Może być fajne. Bo kurczę, ta gąbka rzeczywiście jest miękka. O, czuję tutaj przyjemną pracę. Może być ciekawie, naprawdę. Zajebiście, pady. A tu co tu mamy? Co my tu mamy? T-shirt XL. No dobra, okej. Okay. Przymierzać teraz? Nie, później. Patrz, jak zaklejone. Oj. Zaraz sprawdzamy, czy łama. Czy dziadzia będzie brykał materiał? Spoko, może być, nie najgorszy. No, czorna, dobra, okej. Okay. Będziemy robić filmy w tym. Synowi pewnie dam. On lubi przejmować we wszystkich właśnie takich firmówkach, to sobie śmiga. Jemu to nie przeszkadza, mnie też zresztą. Kubek, kurde, kolejny. Oj, kolejny kubek. Zajebiście. Gadżetów, kurde. Ja to mam fajnie, to. No, zrobili mi dzień, bo jestem po dyżurze nocnym, kurde, i taki trochę niewyspany. Kolejny kubek. Już mam dwa. Zajebiście. Teraz tak. Kubeczek chowam od razu. Od razu mówię, że chowam, bo żeby się nie potłukł, znając moje szczęście, to tak by mogło być. Ja potrafię. Uwierz mi, potrafię to ogarnąć w ten sposób. Jeszcze folię wrzucę. O, nie wraca tutaj. Tak jak widziałeś przed chwilą, karton spadł. Okej. No dobra, słuchaj. Kolejna zajebista paka. Mamy powłokę do felk. Muszę pomyśleć, na jakie auto to wrzucić. Możliwe, że pojawią się na podwórku felgi, które właśnie będą potrzebowały aplikacji i to będą, no właśnie, przy aucie syna. Film pierwszy z autem syna będzie chyba 22 września, gdzie tam będę sprzątał wnętrze. Kołchoz, naprawdę kołchoz.
Skraby będą leciały w trakcie. Pady, nie wiem kiedy będę coś polerował, robił, kurczę, nie mam czasu, ale będę chciał powoli kiedyś systematycznie ogarniać to wszystko. Wiadomo, filmy jakiś tam czas są zawsze do przodu, więc tutaj też trzeba będzie na to wszystko poczekać. Mikrofibry znamy. Nie wiem, czy te nie, też chyba były. Mikrofibry, tutaj to w ogóle nie ma o czym gadać. Wszystko jest zajebiste. Z mikrofibr to jestem pewnie. To jest sztosik. Tutaj nie kombinujemy. Mikrofibry są zajebiste. Bardzo jestem ciekawy padów i tego skurczybyka, tej mini rękawicy. No to może być naprawdę przyjemna sprawa. Tu nie ma takiej agresywności przy tym. To jest bardziej taka rękawica. Kurczę, to może do tapicerki, tak, kurczę, no tak mi podjeżdża właśnie, no tak, no, tu ewidentnie do tworzywa sztucznego. Dobra, dziękuję za pakę. Kolejna szczota do skóry, kurde, nie wiem już gdzie to składować, słuchaj, muszę jakiś kolejny garaż zrobić, bo no gdzie to będę trzymał? Tu fajnie, że, a nie, zresztą, FX Protect, tak czy tak, wszędzie wszystko opisane, co, jak, dlaczego, to mi się bardzo podoba. Zawsze jest ulotka i zawsze jest precyzyjnie opisane, z czym, dlaczego i po co. Więc tutaj, jeżeli chodzi o FX-a, znaczy, podoba mi się we FX-ie to, że wszystko jest estetycznie, kurde. Tu nie jest nic przez przypadek. I tak jak zauważyłeś, wszystko, co testowałem, może nie wszystko jest idealne, bo nie ma takiej firmy, ale wszystko widać, że jest tak robione z głową. Że rzeczywiście dbają o drobiazgi, szczegóły, co jest bardzo ważne, kurczę, no bo i co jest fajne, powtarzalność produktów. To jest też ważne. Jest zachowana. W tych czasach to jest po prostu, moim zdaniem, chyba najważniejsza sprawa. No dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie.